Katie Melua, brytyjska piosenkarka gruzińskiego pochodzenia. Od 10 lat jedna z najpopularniejszych artystek w Europie. Wielokrotnie nagradzana platynowymi płytami, mimo to bardzo skromna. Teraz odwiedziła Polskę w ramach trasy koncertowej. My złapaliśmy ją na rozmowę. Cześć, Katie. Witaj. To już ponad 10 lat, od kiedy tworzysz muzykę. Jak się czujesz po takim maratonie? Czasem czuję się naprawdę stara. No dobra, żartuję. Teraz jest inaczej niż na początku. Gdy zaczynałam śpiewać, byłam zaskoczona, jak szybko wbiłam się na rynek muzyczny. Myślałam, że to zaraz się skończy i będę musiała znaleźć prawdziwą pracę. Teraz po 10 latach czuję się pewnie jako piosenkarka. And you know that I will love you till I die. Twoja muzyka jest bardzo specyficzna. Lubisz angażować orkiestrę symfoniczną, bawisz się często jazzem i folkiem. Nie chciałaś nigdy spróbować czegoś nowego, wyjść poza ten schemat? Próbowałam, ale to nie wypaliło. Eksperymentowałam z wieloma różnymi instrumentami i rytmami. To nie brzmiało dobrze. Teraz wiem, gdzie jest moje muzyczne terytorium, w którym mój głos po prostu dobrze brzmi. To wciąż bardzo duży obszar. Poza tym niespecjalnie kręcą mnie inne gatunki muzyczne. Czyli jesteś we właściwym miejscu. Tak, choć chciałabym poeksperymentować. Zresztą nie wiadomo, czy tego nie zrobię w przyszłym roku. Czyli pracujesz nad nowym materiałem? Dokładnie tak. To nie będzie pełny album, ale dużo ostatnio komponuję. Robię to zupełnie sama, bez mojego stałego producenta, Mike'a Batta. Pomaga mi znajomy zespół. Kiedy słucham twojej muzyki, jest dojrzała i spokojna. Ty sama wyglądasz niewinnie jak aniołek. Naprawdę? To tylko pozory. No właśnie, masz swoją dziką stronę. Wiem, że muzyka jest bardzo spokojna i mogę sprawiać takie wrażenie. Nie jestem jednak inna od przeciętnego człowieka. Mam swoją dziką stronę i zachowania, ale trzymam to tylko dla siebie. Jak dajesz radę łączyć trasę koncertową z życiem osobistym? Od 2 lat masz stałego partnera. James. Tak, Jamesa. Zawodowo ściga się na motocyklach. Już przeszedł na emeryturę. Miał wypadek, zaliczył poważną kontuzję nadgarstka. To było trudne dla nas, zwłaszcza, że to była jego pasja. Marzył o motocyklach, od kiedy skończył 15 lat. Teraz chce być muzykiem, jak ja. Ma nawet swój zespół. Usłyszymy was razem? Jego muzyka jest bardzo dzika, kiedy moja jest raczej stonowana. Gra ciężkiego rocka i chyba nie dalibyśmy rady współpracować. Odwiedzałaś nas już wielokrotnie. Co najbardziej podoba ci się w tym kraju? Po prostu fajnie tu wracać do moich fanów. A do tego teraz mój koncert będzie ostatnim w sali kongresowej przed remontem. To bardzo wyróżniające dla mnie. Twoja ulubiona piosenka z twoich płyt? To zabrzmi głupio, ale ta piosenka jest coverem. Nie napisałam jej. Tekst tego utworu jest uniwersalny dla mojej generacji 30-latków. Równocześnie wiele mówi o mnie samej. Piosenkę napisał Leonard Cohen. To It's My Secret Life. Dziękuję i powodzenia.